Dyrektor kościerskiej spółki COSECO Robert Fenik informuje, że aktualnie na składzie ma ilość węgla wystarczającą do połowy listopada bieżącego roku. Problemem na dzień dzisiejszy przestaje być dostępność surowca, natomiast jest nim astronomiczna cena. Spółka na ten moment nie dysponuje kwotą 11 milionów złotych, która wystarczyłaby na zakup węgla, aby zabezpieczyć sezon jesienno-zimowy. Spółka musiałaby na dzisiaj mieć ponad 11 milionów wolnych środków na koncie, no i takich pieniędzy po prostu nie mamy. Cały czas czekamy na wdrożenie tych form wsparcia poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego. On właśnie miał być tym bankiem, który rząd wskazuje jako bank, który pomoże płynnościowo firmom ciepłowniczym. I my takie rozmowy z bankiem prowadzimy, natomiast one niestety bardzo długo trwają i nie do końca wiemy, jaki będzie ich efekt. Bez tych pieniędzy w formie twardej pożyczki, dodatkowej pożyczki dla spółki, bo przecież spółka ma już spore zadłużenie inwestycyjne głównie, praktycznie nie jesteśmy w stanie kupować na przedpłaty. Zapowiadane przez polski rząd wsparcie odbiorców ciepła na szczęście objęło także przedsiębiorstwa ciepłownicze. Ta ustawa, która w tej chwili jest już na stole, mówiąca właśnie o tym, że podmioty wrażliwe, czyli gospodarstwa domowe, w tym też budynki wielorodzinne oraz budynki użyteczności publicznej, będą miały wsparcie dotyczące dopłaty do taryfy. Ta dopłata miałaby trafiać do spółki. To jest oczywiście bardzo ważne wsparcie. Dopiero teraz jakby dostajemy informacje szczegółowo, jak to wyliczać. Tu mamy bardzo jasną, precyzyjną informację. No to jest bardzo ważny sygnał, który dobrze się w końcu pojawił. Ponieważ rzeczywiście na dzisiaj było tak, że jeszcze niedawno mówiło się tylko o odbiorcach indywidualnych, o dopłatach do kupna tony węgla czy na przykład tam gazu skroplonego. Natomiast o tych odbiorcach ciepła systemowego nic nie mówiono. Ta ustawa w końcu to rozwiązuje. Na dzisiaj jest taka formuła, że do kwoty 103,82 zł po stronie wyłącznie wytwarzania ceny, wytwarzania ciepła, to ta kwota będzie zablokowana dla odbiorcy, natomiast to, co wszystko jest powyżej, a wynika z naszych kosztów, będzie refundowane przez taki podmiot państwowy nazywający się Centrum Rozliczeń i dopiero te dwie kwoty stworzą jakby całościową zapłatę dla spółki. W zeszłym roku płaciliśmy za 1 gigajoule energii cieplnej 62 zł. Obecnie cena wzrosła do 142 zł za 1 gigajoule energii. Wzrost wyniósł więc ponad 100%. Ustawa wprowadza mechanizm zamrożenia ceny na poziomie 103 zł za 1 gigajoule energii. Wszystko wskazuje więc na to, że cena za ciepło dostarczane przez miejską kotłownię dla mieszkańców spadnie.